Szkoła umiejętności w naszym powiecie działa już od 10 lat. Pierwszy dzwonek zabrzmiał tam w 2003 roku. Pomysłodawcą i założycielem szkoły jest pan Krzysztof Woźniak. W tym roku szkoła obchodziła jubileusz 10-lecia swojego istnienia. Uroczystości z tej okazji odbyły się 13 września. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się m.in. starosta lubartowski Fryderyk Puła, wiceburmistrz miasta Radosław Szumiec, proboszcz parafii w niebo wstąpienia pańskiego ksiądz Stanisław Rząsa oraz przedstawiciele wielu placówek, nie tylko oświatowych. Nie jest mi miło, że tyle osób, które z nami od 10 lat są blisko, wspierają nas, pomagają nam w rozwoju szkoły, zaszczyciło nas swoją obecnością. Postaram się tak, żeby nie przedłużać, powitać naszych przedstawicieli samorządu w kolejności z panem starostą Fryderykiem Pułą. Dziękujemy bardzo, że zaszczycił nas, że przybył. Jest to nasz bezpośredni przełożony tutaj w Lubartowie. Szkoła nasza w racji szkolnictwa zawodowego podlega właśnie pod starostwo powiatowe. Witam nie mniej serdecznie przedstawiciela Urzędu Miasta w osobie Radosława Szumca, wiceburmistrza. Witam bardzo serdecznie i od tego powinienem zacząć, od przywódcy naszego duchowego tutaj i na osiedlu w drodze do Pana Boga, księdza proboszcza Stanisława Rząsy. Przepraszam, że dokonałem właśnie takiego skrótu, że zacząłem od oficjalnych przedstawicieli. Pana Grzegorza Szyszkę, widzę dyrektora wojewódzkiego Zarządu Straży Pożarnych w Lublinie, pana Tadeusza Szyszkę. Widzę przedstawicieli naszych firm zaprzyjaźnionych. W trakcie uroczystości jubileuszowych został również poświęcony sztandar szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ksiądz dziekan również składa gratulacje i najserdeczniejsze życzenia wraz z księdzem Andrzejem. Niestety nie mogli przybyć, bo inne obowiązki przepraszają, ale są całym sercem razem z nami. Pomódlmy się o błogosławieństwo dla tej szkoły, dla tego sztandaru, który zawsze jest takim znakiem tej szkoły i oby ta społeczność tej szkoły godnie reprezentowała się pod tym właśnie sztandarem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław ten sztandar należący do szkoły umiejętności. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i ochotnie nieśli pomoc innym. Za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego. Jubileusz był okazją do przypomnienia historii szkoły, którą przybliżyła zebranym nowa dyrektor do spraw dydaktycznych Eliza Gajownik, która swoją funkcję pełni od tego roku szkolnego. Początkowa szkołę tworzyły trzy klasy, w których rozpoczęło naukę 85 uczniów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w niebo wstąpienia pańskiego. W obchodach otwarcia brali udział przedstawiciele samorządów, oświaty oraz kościoła. Pan Marian Starownik, starosta powiatu lubartowskiego, Krzysztof Woźniak i ksiądz Stanisław Rząsa przecięli wstęgę i symbolicznie otworzyli szkołę. W skład szkoły umiejętności wchodziły zasadnicza szkoła zawodowa, technikum mechaniczne po gimnazjum i technikum mechaniczne po zasadniczej szkole zawodowej. Wychowankowie naszej szkoły brali udział w licznych olimpiadach i konkursach. Wszyscy uczniowie klasy pierwszej w trakcie uroczystości otrzymali e-booki po to, aby ich dostęp do wiedzy był jeszcze łatwiejszy. Panem starostą proszę, ode mnie również dziękujemy i również Tobie życzymy powodzenia. Korzystaj z tego jak najlepiej. Na to Przemysław. Powodzenia w tym. Kisiel Karol. Tobie też, Karolu, życzymy, żebyś dobrze służył. Gwarancji to byś nie musiał korzystać, ale jak trzeba będzie, to trzeba będzie, po to ona jest. Sternik Rafał.
Budyński Mateusz. Proszę. Głowacki Ernest. Tobie Ernest również życzymy. Ta pomoc służyła jak najlepiej. Karpiński Adrian. Adrian również. Proszę bardzo. Mirosław Patryk. Proszę. Lipski Kamil. Baran Rafał. Tobie Rafał również. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem na wstępie, widzieliśmy bardzo krótką tą część. Nie chciałem zagadać sprawy, ponieważ jesteśmy tu w gronie przyjaciół, sąsiadów, rodziny, życzliwych, wszystkich nam osób. W związku z tym myślę, że nie będę dalej opowiadał, jak bardzo się przyczynili też do tego naszego sukcesu, bo to jest nasz wspólny sukces, to nie jest tylko sukces ani firmy, ani tym bardziej mój osobiście, bo najmniej w tym wszystkim zrobiłem jako jedna osoba, bo nie udałoby się nic zrobić. Tak to właśnie jest, że siła w nas, szczególnie właśnie też mogę podkreślić udział i rolę nauczycieli, dlatego że tak naprawdę to oni tworzą tą szkołę, ten budynek. Tak historycznie to już różne funkcje pełnił, a szkołą jest od tych 10 lat i między innymi dlatego, że są nauczyciele i są uczniowie. W życiu nie jest, ale jak ma się takie grono osób kompetentnych i życzliwych, to na pewno jest lepiej niż bez nich. Także ja sobie bardzo cenię, bardzo się cieszę. Dziękuję już oficjalnie przy wszystkich, a takie serca podziękowania całej społeczności szkoły i uczniów, i nauczycieli to są cały czas nieustające, bo na każdej uroczystości podkreślamy, że istniejemy dlatego, że no właśnie, władze samorządowe, które mają nad nami pieczę, pomagają nam naprawdę tak jak mogą. I tutaj bez żadnej kozery jestem wdzięczny i dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czcigodni księże, szanowni państwo, kolego Krzysztofie, myśmy chcieli podziękować, a wyszło odwrotnie. No, ja jestem równie zobowiązany, dlatego tak mi wyszło i cieszę się, że ja to, to my dziękujemy, mimo że mamy czas, gości jest dużo, to nie będę już może tych krótkich życzeń czytał, tylko zwrócę uwagę na inny wątek. Wtedy, kiedy powstawała ta szkoła, ja byłem dyrektorem, można by rzec, konkurencyjnej szkoły i wobec tego w sposób naturalny już wtedy pojawiały się obawy o niż demograficzny, o miejsca pracy. I nawet pojawiły się obawy, że pojawia się konkurencja. Ja o dziwo jako dyrektor powiedziałem, że się cieszę, że jest konkurencja, bo po pierwsze najważniejszy jest uczeń i ważne, żeby on miał jak najszerszą ofertę, a po drugie no, do swoich kolegów powiedziałem, no to bierzmy się do roboty, żebyśmy byli lepsi. I myślę, że na tej właśnie takiej zdrowej rywalizacji skorzystali przede wszystkim uczniowie, ci, którzy skończyli jedną lub drugą szkołę. Oczywiście na wstępie chciałbym w imieniu pana burmistrza Bodziackiego, jak i również swoim serdecznie podziękować, że w tak zacnym gronie możemy uczestniczyć, że możemy również państwa wspierać. Ale pozwólcie państwo, że odczytam naprawdę króciutki list, dosłownie 5 zdań. Z okazji jubileuszu 10-lecia działalności waszej szkoły składam państwu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. 10-letnia praca z młodzieżą sprawia, że Szkoła Umiejętności w Lubartowie stała się placówką, której młodemu pokoleniu oprócz wiedzy, umiejętności zawodowych i praktycznych przekazywane są także wartości wychowawcze. Waszą szkołę tworzą ludzie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, a także wychowankowie, którzy poprzez swoje talenty i zaangażowanie pomnażają oświatowy dorobek Lubartowa. Dziękując za dotychczasową pracę, życzę wszystkim związanym z Szkołą Umiejętności wielu sukcesów, satysfakcji w działalności zawodowej i społecznej oraz pomyślności w życiu prywatnym. Podpisał pan burmistrz miasta Lubartów Janusz Bodziacki. Z tej wyjątkowej okazji w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników składamy państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia dalszej efektywnej pracy nad następnymi młodymi pokoleniami, sukcesów zespołowych i indywidualnych, jak najwięcej satysfakcji z realizacji zadań, zamierzeń, pomyślności, zdrowia i szczęścia osobistego oraz świętowania kolejnych miłych jubileuszy. Z okazji 10-lecia utworzenia Szkoły Umiejętności gratulujemy całej społeczności szkoły tak wspaniałego jubileuszu. Pani dyrektor, nauczycielom, oczywiście tobie Krzysiu, wszystkim pracownikom życzymy wielu ciekawych pomysłów, twórczej atmosfery pracy i spełnienia wszelkich zawodowych planów. Wszystkim uczniom tej szkoły życzymy, aby szkoła była dla was miejscem odkrywania i rozwijania swoich talentów,
abyście czuli się odpowiedzialni za własny rozwój i dobrze zaplanowali swoją przyszłość. Niech słowa matki Teresy z Kalkuty staną się mottem w pracy wychowawczej wszystkich pracowników tej szkoły. Nie pozwól nigdy, aby ktoś, kto przychodzi do ciebie, odszedł, nie stawszy się lepszym i bardziej radosnym. A pan Krzysztof nie tylko kształci młodzież, ale pomaga nam kształcić dorosłych, bo Lubelska Fundacja Rozwoju od 22 lat współpracuje z panem Krzysztofem jako z przedsiębiorcą. Tu wynajmujemy warsztaty, sprzęt, tutaj często pukamy o jakieś inne rzeczy, które nam są potrzebne, często i po fachowców. Nigdy nie dostałam odmowy. Jest to partner, z którym naprawdę warto pracować. Naprawdę chciałbym podziękować, że taka szkoła jest i istnieje. Ze swojego prywatnego punktu widzenia mogę powiedzieć, że widać, że szkoła ma swoje miejsce tutaj wśród wszystkich szkół w Lubartowie. Być może dzisiaj Krzysztof skrzętnie ominął wyniki w nauce, ale ten punkt, gdzie jest, że większość osób, prawie wszyscy, otrzymują pracę, a mają już przed szkołą, uważam, że jest najważniejszy w dzisiejszych czasach i za to należy podziękować, że taka szkoła jest i jest możliwość pobierania nauki, przygotowania się do zawodu, a naprawdę te zawody, tak jak ten ostatni zawód diagnosty, który ja jestem osobiście diagnostą pojazdów, także naprawdę trzeba mieć bardzo dobre przygotowanie do tego, żeby coś takiego robić i brać na siebie odpowiedzialność, żeby to funkcjonowało. Jeżeli szkoła do tego wszystkiego przygotowuje, naprawdę wielkie dzięki i gratuluję. Dziękując wam pięknie za zaproszenie w imieniu Spółek Powszechnej Spółdzielni Spożywców składam wam najlepsze życzenia. Gratulacje przede wszystkim za trud podjęcia takiej ciekawej, niekonwencjonalnej działalności, bo jeśli pracowałeś w samochodach, w tym, w tamtym, to tylko nie pracowałeś w helikopterach, bo już uczysz różnych rzeczy, więc teraz może by nie potrzeba coś dla lotnictwa, ale mówiąc poważnie, gratulacje, podziękowania, wszystkiego co najlepsze od spółdzielców z podznaku SPOE. Wszystkiego dobrego. Przez 10 lat istnienia szkoły funkcję dyrektora pełnił Tadeusz Mróz. Dostojni goście, szanowni państwo, cóż, jestem wzruszony i nieco skrępowany. Odejście na prawdziwą emeryturę traktuję jako coś oczywistego. Człowiek jest cząstką wspólnoty i oczywiście we wspólnocie jego siła. Czułem się dobrze wśród społeczności uczniowskiej, wśród społeczności kolegów, wśród władz tak oświatowych, jak i władz samorządowych. Praca z ludźmi, jak zresztą większość z państwa wie, to dobra szkoła życia. Pewnie kiedyś przyjdzie czas na głębszą refleksję. Dziś ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie podczas wykonywania pracy w tejże szkole. Spośród najpiękniejszych słów, jakie znam, wybieram dzisiaj wdzięczność. Zatem dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym dziełem. Chciałbym trochę refleksji, jeśli chodzi o początki tej szkoły. Otóż kiedyś, wiadomo, w różnych chwilach człowiek znajduje się na pewnych zakrętach, powiedzmy, historii, pracy w szkole. No i wtedy przyszła myśl pana Krzysztofa, zresztą genialne, ma bardzo wiele pomysłów i akurat z założenia takiej szkoły. I prośba o pomoc w organizacji. Przyjąłem tę ofertę bez najmniejszego zastanowienia. I oto naprawdę nie wierzyłem, że przetrwamy 10 lat, a jeszcze i następne 10, a może i kilkadziesiąt lat. Tego serdecznie życzę. Szkoła Umiejętności w Lubartowie została otwarta 19 września 2003 roku. Była to pierwsza niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej na terenie Lubartowa. Założycielem placówki był pan Krzysztof Woźniak, zaś funkcję dyrektora szkoły przez 10 lat pełnił pan Tadeusz Mróz. 13 września obchodziliśmy jubileusz 10-lecia naszej placówki oświatowej.
Szkole został nadany sztandar, który poświęcił ksiądz proboszcz Stanisław Rząsa. W uroczystości uczestniczyło także wiele gości, między innymi wicewojewoda lubelski pan Marian Starownik, starosta powiatu lubartowskiego pan Fryderyk Puła, zastępca burmistrza pan Radosław Szumiec oraz komendant straży pożarnej pan Grzegorz Szyszko oraz wielu dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tutaj z Lubartowa i najbliższych okolic. W skład Szkoły Umiejętności wchodzą zasadnicza szkoła zawodowa o specjalizacji mechanik pojazdów samochodowych, blakarz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, cukiernik, piekarz, rzeźnik, wędliniarz oraz krawcowa. Technikum mechaniczne o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych oraz technikum mechaniczne dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W 2013 roku szkoła przeszła gruntowny remont, wymieniona została stolarka okienna, budynek z szkoły został ocieplony, zmieniona została elewacja. W roku szkolnym 2013-2014 dla uczniów naszej szkoły realizowany jest projekt Profesjonalne Kształcenie Zawodowe i uczestniczy w nim 32 osoby z zasadniczej szkoły zawodowej. Po ukończeniu tego projektu uczniowie zdobędą kwalifikacje diagnosty samochodowego. Dla uczniów klas pierwszych wprowadzony został dodatkowy język niemiecki brążowy związany z mechaniką samochodową oraz uczniowie klas pierwszych mają indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Mury naszej szkoły od początku jej istnienia opuściło około 200 osób, z czego z naszej statystyki wynika, że 93% z nich odnalazło się na rynku pracy. Mamy nadzieję, że kolejne lata naszej szkoły będą tak owocne jak te dotychczas i uda nam się zrealizować wszystkie założenia i cele, a chętnych uczniów zapraszamy do nauki w naszej placówce. Na wszystkich zaproszonych gości czekał uroczysty poczęstunek oraz część artystyczna. Każdy jubileusz, a szczególnie ten pierwszy, takie pierwsze 10 lat jest okazją do refleksji. Zaczynaliśmy. Przeleciało nie wiadomo kiedy, a to, że udało nam się przetrwać te 10 lat, że mamy tę satysfakcję z tych naszych absolwentów, że robimy coś troszeczkę inaczej niż wszyscy, dzięki temu uzupełniamy i tworzymy nową ofertę na rynku, to myślę, że jest taką zasługą nie tylko moją, ale również wszystkich pracowników. A nie ukrywam, że mamy dalej ambicje być takim troszeczkę prekursorem zmian, więc to, co od iluś tam lat jest zapowiadane w oświecie, u nas miało okazję się wydarzyć. Od września tego roku wszyscy uczniowie pierwszych klas dostali tablety, i większość zajęć poprowadzimy już w formie elektronicznego przekazu. Oczywiście nie żegnamy się z tradycyjną formą, ale będzie coraz bardziej uzupełniana i coraz częściej podstawą będzie jednak nośnik elektroniczny plus dostęp do internetu. Wprawdzie internet stał się powszechny i wszyscy dzisiaj korzystają z tego, ale wykorzystanie portali typowych edukacyjnych jest jeszcze mało znane i to chcemy promować u naszych uczniów. Szkoła po 10 latach istnienia ma sukcesy, ma swoje plany, ma swoje marzenia. To, co nam się udało, oprócz sukcesów takich właśnie najbardziej znaczących, z których jesteśmy dumni, czyli naszych absolwentów, to udało nam się również zrobić modernizację budynku, czyli od tej pory mamy już tak w standardzie budynek, że nie musimy się wstydzić tego, że nie wszystkie okna się otwierają, czy też tego, że no, wyglądał tak, jak wyglądał z minionej epoki. Do bieżących planów, o których chcę przynajmniej wspomnieć, zasygnalizować, to jest między innymi to, że kładziemy jeszcze większy nacisk niż dotychczas na formę dokształcania w formie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w ramach programów unijnych, dlatego że współczesny rynek pracy naprawdę wymaga przygotowania wielokierunkowego. To nie może być już tylko jeden zawód, bo nawet najlepszy fachowiec w którymś momencie musi dokonać wyboru, a wybór jest o tyle łatwiejszy, gdy się ma z czego wybierać. W związku z tym do tej pory szkoła realizowała przynajmniej jeden projekt kwalifikacji dodatkowych zawodowych w roku. Teraz mamy już tą ambicję, mając pewne projekty, że tak powiem kolokwialnie obtrzaskane, nie tylko robić jeden, ale już dwa, czyli uzupełniamy to, co robimy i otwieramy coś nowego.
Jakie one będą? Dzisiaj robimy przygotowanie dla diagnostyki komputerowej i samochodowej, natomiast wcześniejsze plany, które są kwalifikacjami na uprawnienia spawalnicze, na uprawnienia obsługi żurawi, dźwigników, podnośników, wózków, to wszystko trzeba, żeby było narzędziem pracy współczesnego pracownika na rynku, żeby idąc do pracodawcy nie miał problemu, w jakim zakresie może wykonywać pracę. Musi być tak uniwersalnie przygotowany i dobry, żeby udawało mu się w jak najszerszym i praktycznie, żeby był tym jednym z tych, który jest niezastąpiony w zakładzie, a nie którego trzeba zastępować, bo sobie nie radzi.